Ale kurde, muzyka jest tutaj też epicka. Tak samo jak i level design. W ogóle to nagrywam w momencie, kiedy jeszcze nie zmontowałem czwartej sesji Ape Escape. Bo dzisiaj już skończyłem montować całą trzecią sesję. Tak więc no mówię, no... Do końca grudnia jest pewne to, że skończymy Ape Escape. To jest pewne stuprocentowo. Harry'ego Pottera też, bo już i tak mam całą gierkę nagraną. Taki spoiler. O, tutaj mamy małpę, której na przykład nie możemy teraz przechwycić. Nie możemy dlatego, że po prostu nie mamy tej mocy, która jest potrzebna. Dobra, i tutaj widziałem, że mamy ten portret Spectera. Dokładnie, tak. I uwaga na te kamienne głąby. Na tych kamiennych głąbów. W ogóle sprawdźmy. Dobra, na razie nam małpy nie pokazuje. To znaczy pokazuje, ale nie taką, którą chcę, żeby pokazało. O, sekwencja z samochodzikiem, jak ja je uwielbiam. Ale to jest w sumie taka krótka sekwencja, więc spoko. Przynajmniej mi się tak wydaje, że jest na tyle krótka, że nie powinno być z tym żadnego problemu. Dokładnie tak. Dobra, samochodzik sobie tutaj dalej stoi, to ja sobie obczaję za ten czas hula hop pod X-em. Dokładnie tak. Ładnie, żeśmy się tutaj dostali. Szkoda, że mam tylko jeden punkt zdrowia, bo to teraz mi naprawdę utrudni łapanie pozostałych małp. A, będę mógł potem wrócić z powrotem. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś u góry jest. Tak, mamy tam przejście. Tutaj też mamy przejście. Zastanawiam się jedna rzecz, czy jak teraz użyję samochodziku przykładowo. Bliżej. A, dobra, bo on to będzie tam. Okej. Okay. To lećmy w dół. Raczej... Tak, w dół. Bo to będzie raczej przejście w dół. No, dokładnie. O! Ciasteczka. Żyćko. Co to było? Ty, jak te gały tej małpy się wystawiły, o kurde. O kurczę, ej, ale beka. Dobra, to teraz będziemy musieli zrobić coś takiego. Skyflyer. Zdążymy? Nie, nie zdążyliśmy. Fuck. To jeszcze raz, powtórkę z rozrywki. Yeah.
Kurde, ty, ogarnij się, małpa. My sobie zaraz inaczej porozmawiamy. Dokładnie. Mówiłem, że inaczej sobie porozmawiamy, więc nie pyskuj do mnie. Dobra, tamtą sekwencję mamy ogarniętą. Ale małpa wyskoczyła chyba, ta. Nie, nie wyskoczyła. O ty, kurde. Kurduplu, wyłaź mi stąd. Dokładnie. Kolejny małpiszon został unicestwiony. Dobra, czyli tutaj nie mamy nic do roboty. O kurde ty, jak ładnie nam się status powiększył. ...15/24. To plus minus będziemy mieli tylko jedną małpę tutaj do porwania. Do unicestwienia. Co za tym idzie? Tutaj będzie bardzo szybki backtracking. Kurde, coś mi się ciągle ziewać chce. To chyba dlatego, że jestem trochę przemęczony. Bo jednak jestem po nocce z roboty. W sumie to dawno jestem po nocce z roboty, ale wiadomo, może mnie to jeszcze trzyma. Więc dlatego, jeżeli bym przynudzał wyjątkowo w tej sesji, to bardzo serdecznie przepraszam. Ale staram się, żeby mój komentarz brzmiał jak najbardziej spoko. Więc mam nadzieję, że tak też pozostanie. Bo serio, chcę się postarać jak najbardziej. A nie uważam, żebym jakoś super przymulał, tylko po prostu czasami, tak jak to zwykle mam w zwyczaju, siedzę cicho, dlatego że się po prostu skupiam. Uważam, że zagrajmerzy powinni się, wiecie, tak więcej skupiać na tym, co robią. W momencie, kiedy zajmują się takimi pierdołami, to później wychodzi, co wychodzi. Że, wiecie, długo siedzą w poziomach i tak dalej, a ja wolę tego uniknąć. Ja siedzę tylko i wyłącznie długo w poziomach, w momencie, kiedy poziomy faktycznie są długie. A, i nie mówiłem wam w ogóle o tych kryształkach. W momencie, kiedy mamy życie w krysztale, no to to jest życie, które ci się non-stop będzie pojawiać, tak? Więc w momencie, kiedy widzimy takie żyćko, to jest to pewne, że nie zginiemy. Nigdy. Że nigdy nie będziemy mieli game overa, jeżeli tutaj jest checkpoint. Trzeba było w taki sposób się tutaj dostać. Ale tutaj czerwono, ja pierdziule. Jakby to była, nie wiem, jakaś super nagrzana sekwencja. O, kogo my tu mamy? Szeregowy małpiszon.
to była bułka z masłem, nie? Dawaj, zbierz ten trójkąt. Dokładnie tak, spajki. Dokładnie tak. O, dostajemy się gdzieś wyżej. Tu jakiś ten, coś a la checkpoint, chociaż to raczej nie jest checkpoint, ale wiemy. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Kurde, ten poziom jest serio obdarowany tymi żyćmi. To już jest któreś życie z rzędu, które zbieram. Z zaskoczenia, kurde, wzięta. O kurcze, tutaj mamy żółtą ścieżkę. Trochę to wygląda jak taka bardziej złota ścieżka niż żółta. Jak tam nasz status? 17 na 24. Kurde. Ładnie. Podoba mnie się. Pięć żyć. No teraz to gierka przychodzi sama siebie, nie? Pod tym względem, że wiecie. O nie, o nie, o nie. No i gorzej. W sumie to najlepiej, bo sobie zaraz nadrobię te życie. Proszę bardzo, znowu mam 5 żyć. W sumie to wam powiem, że jesteśmy naprawdę już blisko skończenia tego poziomu. Etc. teraz blisko skończenia też i gry. Przynajmniej na ten zwykły ending. Póki oczywiście nie spadnę po raz setny. Tak więc Spectre już stoi przed nami dosłownie. Szóste życie, ja pierdziule. Znowu kurde dobijam do 6 żyć i zaraz znowu stracę. No właśnie, w taki oto właśnie sposób. No, co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? No ja przewidziałem, że to się tak skończy. W sumie tak wracając jeszcze do tematu, to powiem szczerze właśnie co do naszych wspomnień i moich znajomych, to tutaj właśnie jak byliśmy mniejsi, to przeklinaliśmy te platformy ruszające się, te takie właśnie wałki i te w ogóle platformy, ponieważ no kurczę, powiem szczerze, że mieliśmy tyle tutaj deadów, że właśnie to między innymi wyglądało tak jak teraz to wygląda, że non stop coś mnie trafia i non stop spadam. Tak więc ogarnij się, Michał, i graj dalej. I skup się przy okazji. No nareszcie, kurde. Tyle faili, tyle prób i się w końcu udało. Teraz tylko pytanie, jak tam... Nie, tak nie dolecę. Tak więc czym teraz ja się tam dostanę? A nie, dobra, dolecę jednak. Fałszywy alarm. O, sekwencja znowu z guziczkami. Jak ja ją uwielbiam. Wy doskonale wiecie, że ja ją uwielbiam. Okej. Więc teraz tam będziemy mieli chyba małpę, co nie? Dobrze chyba pamiętam. Tak, dobrze pamiętam. Jeszcze jakieś przebitki z przeszłości pamiętam, że tu małpa była. Bo tak jakoś zawsze z taką platformą kojarzę, że tutaj zawsze małpa jest. Tak więc 6 małp do samego końca. 6 małp. Oczywiście 5 w zasadzie, bo jedną małpę i tak nie porwiemy. Bo gdybyśmy mogli ją porwać, no to byłaby inna bajka. To byśmy mieli wtedy już komplet. A tak to niestety nie będziemy mieli kompleciku, choćbyśmy chcieli. A co tutaj mamy? Tutaj nic nie mamy. Nic szczególnego. Wow, 7 żyć. 7 żyć. O kurde. Dobra. Kolejna małpa, że tak powiem, zabrana.
kolejna małpa tutaj już została porobiona w 2 sekundy. Nie to. Nie to. I kurde, znowu od zera trzeba będzie się tam dostawać, ale przynajmniej będziemy mieli 7 żyć już. A to jest już dużo, to już jest dużo. Szkoda, że pod koniec gry. Jakie pod koniec? W ogóle na koniec gry. Na koniec gry raptem mi minimalny skill doszedł, że mam trochę więcej żyć. Chociaż wiadomo, no. Ilość żyć nie oznacza, że ma się skilla. Mogę mieć kurde 99 życie, a będę grał jak ostatni ciapok. A mówię, to wszystko inaczej by pewnie wyglądało w momencie, kiedy ja bym przećwiczył sobie tę gierkę, ale w momencie, kiedy ja sobie na żywioł lecę w tę gierkę, z tego co mniej więcej pamiętam, no to potem wychodzi co wychodzi. Dobra. Teraz lecimy sobie w górę znowu. Tu mamy platformę. Tam byliśmy, tu byliśmy. Bierzemy naszego Sindbaga i szczelamy w przycisk. Tylko trafmy w to. Aha! To taka czasówka, widzę. O kurde, ten ostatni jak kurde poleciał. Ja pierdziule. Ho, ho, ho. Proszę nie, tutaj mnie nie trollować w taki sposób. Halo gra, bo my się zezłościmy. Dobra, tutaj mamy Skyflyera przygotowanego. Okej. Teraz mamy przygotowanego Skyflyera na wypadek skoku, aczkolwiek widzę, że chyba nie był mi on potrzebny. I teraz lecimy z koksem i... W sumie zadanie tutaj będzie dosyć proste, ponieważ jak widzicie, ten tutaj okrąg, on robi coś takiego, że po prostu... O właśnie, kurde, teraz szybko leć do niego. Jest, udało się. Jak widzicie, nie było to wcale takie trudne, wystarczyło po prostu, żeby ten okrąg uderzył o tą, powiedzmy, bramkę magnesową, żebyśmy dostali się właśnie tutaj. Tak, wiem, dosyć prymitywne tłumaczenie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O Jezu. Ósme życie, kurde, jakie rekordy bite tu są. Okej. Widzę, że tutaj będziemy lecieli chyba do tego, do portretu Spectera. O kurczę, ty, tu małpa jest. Wyjaśnimy sobie coś takiego, zróbmy. Samochód już nam nie jest potrzebny, więc zaraz sobie go zmienimy. Kurde, ogarnij się. Tego akurat bardzo nie lubię. Bo nawet nie miałem możliwości szybkiego reagowania. A myślałem poza tym, że mi się uda szybko uciec, więc to też takie po łebkach trochę. Ale hej, mamy jeszcze 7 żyć.
Wow! Proszę was. Przed chwilą miałem 8 żyć, teraz z powrotem będę miał 8. Nie no, naprawdę, tutaj gra rozpieszcza nas z życiami. Z żyćmi. Ale ja chyba wiem dlaczego, ponieważ gra zakłada, że ostatni boss będzie bardzo problematyczny, więc tak pewnie jest. Trzy małpy do końca, w sumie to dwie. Nawet jakbym miał teraz, kurde, mieć te dwie poniżej, no to nie będę płakał z tego powodu, a to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy bardzo ładny wynik. Tego nie można powiedzieć, że nie. Dobra, znowu ten samochodzik się nam przyda. Tylko teraz szybko hula hop. I cofnęliśmy się tutaj z powrotem. Dobra, to teraz tak. W którą stronę mam iść? Dobra, tutaj. Faktycznie. Tu był ten portret. Musiałem przez chwilę sobie uzmysłowić, gdzie to mniej więcej jest. O, platforma teraz powoli nas zabiera. Muzyka się wyłączyła. Żyćko. 9. Nawet się muzyka zmieniła, powiem szczerze. Fajnie, fajnie, fajnie. A tu ostatni boss jest chyba. Ty, bez kitu, ostatni boss. What's wrong with you? I can't believe what a mess you made. You didn't have to blow everything apart. I told you the door would be open. I only wanted to talk to you. That's why I invited you in. So what do you think of my castle? Do you like it? This castle is the most powerful fortress ever constructed. It will be so easy to conquer the world. It really is perfect, isn't it? What are you saying? Are you out of your mind? Just stop this crazy plan already! Why don't you stop fighting me and join me instead? You know, like your friend did. No way! I won't be controlled by you! Well, we'll see about that. With my new powers and my superior intelligence, it would be so easy to put you under my control. You could fight it all you wanted. Be able to resist. Like this! Ow! Is that painful? Give it up! Join me! Unless you do, the pain you're feeling will only get worse! No! 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 I won't! You really think you can fight and beat me? You're no match for my powers! I won't! Wow! What's going on? My powers! Why aren't they working? I'll tell you why. What? Power alone isn't the true strength. Well, something like that. I can't believe this is happening! I have no use for you now! Get out of here! Hey, wait! Take this! Zanim rozpoczniemy, to szybko do toalety pójdę.